Sobota, zimno, nie wyspałem się, ale zaczynamy nowego vloga. Pytaliście ostatnio, kiedy będzie filmik z Maćkiem. No i słuchajcie, tak się złożyło z Maćkiem, że Maciek trenuje, Maciek robi postępy. FIFA jeszcze jest w moim posiadaniu, ale po prostu Maciek się przeprowadzał, było kilka dni zamieszania. Teraz ja aktualnie pomagam, albo aktualnie mam przeprowadzkę studia treningowego, w którym pracuję, więc trochę dużo się dzieje, nawet nie mieliśmy kiedy tego zrobić, więc w przyszłym tygodniu nagramy odcinek, a więc pewnie za jakieś półtorej tygodnia będziecie go mogli zobaczyć. Dzisiaj fajny dzień, No najpierw jadę trochę popomagać w przeprowadzce studia, trochę dziś coś tam poukładać, a później mam fajnego pojebanego gościa na trening i może na coś więcej. Ogólnie u mnie trochę się dzieje, wziąłem się za siebie, więc będziecie też mogli oglądać moje postępy masowe, jeśli takowe się będą pojawiały. Zacząłem teraz trenować nowym planem treningowym, więc też przygotuję już nowy odcinek na kanał. Także wszystko niebawem, kurwa mać. Powiem, trochę się odzwyczaiłem od mrozu na rękach, bo jest minus 1 stopień teraz. A tak w ogóle to taką czerwoniutką niebizę miałem mieć, tylko finalnie wyszło, że mam białą. Ale fajnie móc ją zobaczyć, jak to wygląda na żywo. No, taki news. A powiem wam, że po tych debiutach, to był piątek, sobota, niedziela, praktycznie nic nie wypocząłem. Ten tydzień też nic nie wypocząłem, więc morda zombie, jakby było ćpania, a ćpania nie ma. No, na razie tak to wygląda. Ale już za kilka dni będziemy tu robić trening, więc pracy jest. Wczoraj Marcin, przypnij łapę. Co? Marcin słucha polityki z rana, kurwa, przypnij łapę. No, wczoraj ta ręka nosiła te ciężary wielkie. Trochę pomogłem Marcinowi, bo wcześniej cała ekipa tu przenosiła wszystkie szafki, nie szafki. Więc trochę jest. Nowe miejsce, nowe forum. Energetyk, kawa i można nosić szafki. Ale nie, zostaw to. Zastanawiam się, ile kalorii przepala takie coś. A nadmienię, że jeszcze po południu jest trening do zrobienia. Dzisiaj wyjątkowo czarny zawodnik nam się trafił, więc Jantana Ultra One, Ultra White. Cztery warstwy i oliwka jest gotowy do wyjścia. Wałkiem trochę w życiu popracowałem na ludziach. To na ścianie, która się nie rusza, też daje radę. No, były szafki. Nie ma szafek. Ja tylko trochę brudny w farbie. W innych rzeczach, chuj zmęczony. No ale już to powoli zaczyna wyglądać jakoś. Szatnia jest zrobiona prawie, że. Tam jeszcze względny nieład. No, nabiera to kształtu. A ja jadę na trening. Ponad 2 lata pracy w jednym miejscu. Teraz zmieniliśmy lokalizację i miejsce jest, gdzie jest strefa parkingowa. I szukam swojego auta. Ogarniam nową lokalizację. Ręce brudne w farbie. W sumie 5 godzin prac budowlanych, malowanie, sprzątanie, odkurzanie, zamiatanie, noszenie szafek. Jestem zmęczony w chuj, ale walnę was opaka z dwie miary. Wypiłem kawę i energetyka, jadę na trening z nietypową personą. Szybka plecha poszła, więc jestem zarumieniony, jakbym pierwszy raz usłyszał o tym, że jestem przystojny. Tak się strzpam dzisiaj na trening, bo jestem mega zmęczony, że zamówiłem sobie Ubera, ma podjechać po mnie. Zamówiłem sobie tego droższego Ubera, ma po mnie podjechać jakaś fajna furka. Zobaczymy. Czekamy. Czekam i czekam. Czerwone BMW ma podjechać. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan tutaj na Ubera zamawiał? Tak. To zapraszam. Dziki? Kurwa, to ty... Na Uberze jeżdżę, byku, dorabiam, ja wiem, co pierdolę. Chodzi, personale mi się nie kręcą, to ty kurwa, bankę, kurwa, robisz na YouTubie i na Uberze robisz? Chłopie, no co mam zrobić? Widzisz, jakim bidulkiem jeżdżę. No to na trening jadę, dawaj ze mną. Dobra, chodź. Aha, ale widzę, że gitarka, dyskoteka tu jest. Zaraz będą gołe babki. Gołe babki. Gołe babki. Dobrze, dobrze. Pięknie. No widzicie, życie na YouTubie nie jest takie kolorowe. Ładna kupeta biała, widzisz? Ładna, no. W tym pakiecie. Ale uczciwie, chłopak, dorabia sobie.
Ale to zabiorę go dzisiaj na trening. Dokładnie. A idzie to BMW w ogóle co, czy nie idzie? Chyba właśnie nie idzie. Powiem ci, że idzie. Idzie. Ale na paliwo nie mamy, nie? Na paliwo, no właśnie. No. Nie zakręcę go. No ale to ja po to tak do... Nie, ja go tylko na zimnym kręcę, wiesz o co chodzi. Ja odpalam i tylko na zimnym pełna pizda, a fajne... potem jak jest ciepły, to nie ma sensu. I jak fajne dupy jakieś stoją. I jak fajne dupy stoją. Ale no? Twoja nie słucha teraz. Nie, no, absolutnie. Ci, teraz nie słuchasz, wiesz. No. Dzisiaj będziemy testować ten. Dziki ma... Tak, w ogóle kojarzysz, kiedy my się poznaliśmy? Tak oficjalnie? Kurwa nie. Bo ja nie pamiętam za chuj, ja w ogóle nie wiem. Ale ja w ogóle nie, słuchaj, ja dużo rzeczy nie pamiętam, ja mam taką, taki problem. Ale to wiesz, to nawet też mam dużo takich problemów z pamięcią, ale za chuj nie pamiętam momentu, kiedy my się poznaliśmy. Ja stary, czy wiesz, to jakoś tak napisaliśmy do siebie, czy się poznaliśmy? Koleżka, koleżka do mnie podbił, gdzieś tam na mieście, nie, ja myślałem, że to fan, nie, wiesz, no. co tam byku u ciebie, co tam dziki, wiesz tego, a jak po studiach tego, myślę, kurwa, byku, o co chodzi? Chłop do mnie mówi, że na angielskim siedzieliśmy razem przez 3 lata. Byku, nie mam pojęcia, jak ma na imię, chłop, nie pamiętam ryja, rozumiesz? To domyślam się, że o kurwa, pojedynek BMW. No ładnie, no prawie idzie tak jak moja Ibiza 1.0. No i tak w ogóle to tak, z Dzikim razem jesteśmy trenerami, on jest trenerem, ja jestem trenerem. Ja jestem trochę przystojniejszy niż on, ale to tak tylko nadmieniłem. Ja jestem pseudotrenerem. No, ja udaję, ty no, też jak można być trenerem przez 5 lat i ważyć 70 kg? Ja 72. A najlepsze jest to, że Dziki ma taki sam aparat jak ja. To znaczy ja mam taki sam jak on, tylko że on był pierwszy, bo ma większy fame. I ma taki też 6300, tylko ma z obiektywem Sigma chyba, nie? Sigma 1.4 jasność, 16 mm. To jest stała ogniskówka, nie? Stała. No, tylko jest duża, więc mi dzisiaj to... O, proszę bardzo, więc dzisiaj to sprawdzimy. No, jak będziecie kurwa klikać te łapki i oglądać, to może to się dorobić, może się kurwa dorobię za 3 lata na taką Sigmę. No na razie musicie się jarać tym, co jest kurwa. Ja stary w ogóle pierwszego vloga na auto nagrywałem, mówię, ale chujowe, to jest w ogóle nic nie umiem nagrać. Ale chłopie, wiesz o co chodzi, myśmy z koleżką musieli okradać stare baby, żeby to kupić, wiesz. Ja pierdolę, no wiadomo, no trzeba ojebać kilka babek pod bankomatem, no i jest na obiekt. Jest, dobra, teraz, to się wie. Tak się dogadaliśmy z kierowcą Ubera, że on mnie podrzucił na pakę za friko. A ja mu tam podpowiedziałem, co jest 5. Gdzieś tu pokazałem, gdzie dobrze na 5. Dobrze robić recepcję? Dobrze, tam zbliżeniowo można potem przy recepcji 150. No, dzisiaj ciśniemy mój plan z dzikim trenerem, dziki trening. O kurwa, no. Kurwa, to nie będzie prosty plan. Nie będzie. Tak. Okej, no to super. Dobra, zadzwonię. Dobra, no to hejka. Dobre światełko tu jest. Tu jest fajne światło. No. Jeżeli zapytasz mnie, w czym tkwi sekret chudego, chodzi o skarpetki. Skarpetki, które ma na sobie, odcinają dopływ krwi. Odpływ krwi z nóg. Dobra, zjebał to. Śmiejemy się, że fajne połączenie treningowe. Krzykacz z anorektykiem. Chudy anorektyk i fejmowy krzykacz. Dobra, dawaj, stary. Pa. Muszę trochę go rozruszać. Pewnego razu podczas wyciskania na barki dziki trener puścił kreksa z farszem, o kurwa. Ba. Parę się tam patrzą. Witam kochani, jestem tutaj z moim kolejnym początkującym podopiecznym. Cześć Adrian. Adrian teraz w tym momencie, jak widać, próbuje wyważyć proporcje między tym, że wpierdala McDonalda, a tym, że powinien się trzymać diety. Kurwa, wiesz o co chodzi? Magiczne skarpetki. Tak. Zakrywają niedoskonałości nóg. Nikt nie zwraca uwagi na chude nogi. Tak naprawdę on tam tylko igłę wbija po łydkach, wiesz o co chodzi? Podciąga potem pod sam. Kurwa, skarpetki, mam takie elo, wiesz o co chodzi, nie? A rano tam człowieku 7 cm, wiesz, czego piłuje, nie? Powiem wam, że jest miękki jak... By nie miał testosteronu w sobie. Jak człowieku, to co mam w majtkach teraz w tym momencie, wiesz o co chodzi? Ty, no ale żarty żartami, to jest naprawdę dziadostwo jakieś takie dzisiaj u mnie. A Dzikus ma takiego samego. Wiesz co do mnie mówią? Jest twardy. Patrz,
A tu jest twardy, nie? Wiesz, jak do mnie mówią? Do mnie mówią, że dlatego tak dreja, bo muszę człowieku mieć, wiesz, mieć chuja z waty, nie? Tylko że mówią to wtedy, kiedy ja rucham im żony. Ha, bang! No ale muszę chyba to zareklamować, bo raz. Ale zareklamuj, że... zareklamuj, jeszcze. Która z tych nóżek? O. Mówiłem ci, żebyś na tym nie siadał, to by a nie było problemu. A vloger ze mnie żaden. Ty nawet człowieku, ty masz tyle kontuzji, że nawet kontuzję człowieku na trójnoga. Kontuzja tripoda. Będzie improwizowany szybki wierszyk. Obama, Obama, poszła kiedyś fama, że twoja łytczana mała jak bociana. Najlepszy numer z tym treningiem jest taki, że stary, na tym treningu mieliśmy być już w czwartek, ale się okazało, że w czwartek akurat dzielnicowy wszedł do Obamy, człowieku, z pączkami, żeby sobie posiedzieć, wiesz, i siedzieli razem, człowieku, wiesz, do 17 i nie daliśmy rady na trening pójść, wiesz, o co chodzi. A że 24 pączki za 2 złote kupił, to posiedzieliśmy tam, trochę. Kuba do niego zrobił, tam, byku, siemanko, wiesz, kupiłem pączki, wpadłbyś na chwilę, wiesz, podjechał normalnie radiowozem, wiesz, rodzice siedzieli, nie? Nie miał z kim pójść na trening, wiesz. A że pączki były z farszem. Słuchajcie, z tymi podopiecznymi to jest tak, że jeden robi większy progres, drugi robi mniejszy progres. I akurat jeden, Michał, tak jak ja, nie robi żadnego. I akurat Michał jest takim moim podopiecznym, że nie robi żadnego progresu, ale ma zasięgi dobre i się lubimy. Inaczej, mam pieniądze na zasięgi, bo ja kupuję. Kupiłem ostatnio 200 lajków, byku, kurwa. Chuja, teraz się może, wiesz o co chodzi. Jak wchodzę do Żabki, to mówię dzień dobry. Oni mówią, dzień dobry, panie Michale. 250 łapek pod filmikiem, poproszę. Ale mi przyjebało kratę, człowieku, kurwa. Gdyby nie ja, dziki, to mówisz, że już czuję by nie robił. Czuję się, chłopie, jakby mnie Hefajsto zgilgotał. Chuj, tam dobij jeszcze 5. Dawaj jeszcze 5. Popłaczę się zaraz. Dawaj, dawaj. Kurwa, chłopie. Ale dobre światło to jest. Czekaj, damy zooma lekkiego, żeby nie pierdolili. O kurwa, człowieku, jest bark. No. Co trener powie? Że kawa łydki. No, dobre światło, polecam. Polecam. Dobra, to zrobię, nie wyłączaj. Teraz krótka piłka, tylko musimy stanąć tak. Jedno pytanie, tylko musisz odpowiedzieć. No. Nie ma wyjścia. Dobra. Twoja matka jest klątwa. Znaczy, no. Jest klątwa. Muszę się odmulić, no. Twoja matka się z twoją babą zamieniły ciałami. A. Żeby się odmieniły, musisz się przespać z jedną z nich. Z którą się prześpisz. Moja matka się zamieniła z moją matką. Tak. I musisz się przespać z jedną z nich, żeby się odmieniło. Więc albo się prześpisz z Magdą, mamą. No, albo z, albo z mamą Magdą. No słuchaj, no nawet jak z mamą, to myślę, że w tej wersji to nie będzie kaziroska. Kurwa, gimby nie znają. Dzikus mnie tu zabrał na grillka. Pamiętam tego grillka, jak jeszcze pracowałem. Kiedyś, kiedy moja gruzińska babcia powiedziała, że potreningowo trzeba jeść zawsze mięso, wszedłem tutaj pierwszy raz. To było w 1923. Od tamtej pory systematycznie co sobotę ze wszystkimi Gruzinami i Czeczenami przychodzimy tutaj, aby powąchać, jak pachnie prawdziwy piżmak. To jest piżmak atlantycki. To są piżmaki, które w Atlantyku pływają, kajakami akurat. I one nie są zabijane, one same poddają się eutanazji, tutaj, jak już są stare. I z tych, właśnie im starszy piżmak, tym bardziej jest takie lepkie mięso. Ale to właśnie tak troszkę się lepi w buzi, ale ma najwięcej białka. Makłowicz po prostu biłby, brawo. Dokładnie. No i do tego dwie zajebiście ciepłe bułeczki. Białe. I to właśnie tutaj. Pozdrawiamy Makowicza.